Mariusz Olkiewicz, Indekecz, PL znajdują się w gościnnych progach Warszawskiego Centrum Atletyki, a przed Wami podsumowanie tak naprawdę weekendu, bo Strife Tube 4, XTB KSW 92, FEN 53 i no, Marcin Tybura, Tajtu i Wasa. Oczywiście będziemy rozmawiali tylko o walkach Polaków, o walkach zawodników Arbiego. KSW podsumujemy całe i od KSW zaczniemy. No ale co, ogólnie chciałbym się przywitać. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Zawsze gadam i nie daję do słowa. Mi wypominają potem. Słuchaj, no dobry weekend za Wami ogólnie chyba, co? Ogólnie tak. Tak. Dawno nie było chyba, już pomijam porażki ogólnie jako takie, tylko 4 zwycięstw w jeden weekend, nie? Dobry weekend był, tak. I to takie istotne, znaczące. Tak, istotne walki były, więc szkoda, że niektórzy przegrali, ale taki jest ten sport, tak. Raz wygrywa, raz się przegrywa. 6-0 jakbyście zrobili, to już byłby naprawdę hicior. Byłoby fajnie. Bo to wiesz, 6-0 to możesz sobie tam pojechać na Ali, jak się uda, to, a już na poziomie 3. No nie wiem jak Strife traktować, no ale powoli tam pukają do drzwi Babilonu, jeżeli chodzi o poziom, no, to myślę, tak, że na pewno. Mają, no taki Piotr Strus, no to na Babilonie to nie wiem, no, czy takie nazwiska są, także myślę, że zrównują się powoli z Babilonem, no. Bo jednak FEN też pewnie bliżej mu do Babilonu niż do KSW, no teraz szczególnie po odejściu Kacpra Formeli i Czarek Olisiejczuk też zapowiada pożegnaną walkę, no tam zostaje z tych mocnych nazwisk już tylko Bartek Szewczyk, zdaje się, z takich mistrzów przede wszystkim. Znanych, no ale to już teraz nie będziemy się tym zajmować, to sobie tylko listę zobaczę, kto z kim później, tak sobie bo wymyślałem. No, wymyśliłeś, tak. Wymyśliłem, no. No to dużo nie było tak myślenia. Z góry czy z dołu? Nie, no od dołu lecimy, od dołu, od Hoszka, Mieczkowskiego. No i powiem Ci tak, ja siedziałem pod klatką na tej walce i szczerze, no to ja tu nie chcę za dużo rozmawiać, bo w mojej opinii to rewanż, no. Za krótka była ta walka. Nie, tam nic nie działo się, nic nie zdążyło się, więc... Tu... Zaczęło się fajnie, oni zaczęli fajnie, ale nie było to, nie ma co jakby zastanawiać się, rewanż to jest najlepsze rozwiązanie na tej walce. No ja nie uważam, żeby, bo Dawid się bardzo cieszył po tym zwycięstwie, ja rozumiem, ale jak chyba mu wytłumaczył Dominik, że to jakby weszło, bo gadając na śniadaniu z Damianem, cios wszedł między tape a rękawicę jakoś się zmieścił. Drugie uderzenie Hoszka, bo walił takimi mocnymi prawymi. Drugie uderzenie Hoszka weszło pomiędzy akurat i skąd, no wiesz, no to jest też jakby twoja, tak jak Janek mówił. Jak to między tape'em? Jakoś tu między tape a rękawicę jakoś weszło ten cios. Musiał, no nie wiem, no tak... I co, złamany jest? Tak, no cały na takim tym miał cały. Szkoda. Dobra, o tej walce no ja uważam, że nie ma co gadać. Zaczęła się świetnie, ale no nie skończyła się, jak się skończyła. Ja bym robił rewanż. Tak, na rewanż skupić się i to wydaje mi się, że fajnie sprzeda się, to ciekawe zaczęło się. Trzeba to do 44 sekundy to jest za mało jednak. Nawet jak, jeżeli uznajemy, że no, był twardszy po prostu Hoszek, a Mieczkowski nie, no to nadal tu uważam, nie, ale że... tak nie było. Tak nie, no to nic ta walka nie powiedziała. Nie ma co gadać, idziemy dalej. Oskar Szczepaniak, Michał Gniady, no i tutaj było grubo, ale też krótko, to trochę 16 sekund krócej, zaczęła się ta karta wstępna, Miodzio. No i widzisz, no i gadaliśmy, i Michał Gniady też troszeczkę to podważał i ja trochę to podważałem długo przez poprzednio i teraz, że ta kategoria nie dla Oskara. Fakt, nie przepychali się, więc nie do końca jeszcze wiemy, no ale siła ciosu jest na pewno z 7-7. Wiesz, siła ciosu jest, Oskar nie jest mały, więc tam... Rozgrzewaliśmy, jeżeli dobrze pamiętam, tak, razem jednym szatnie byliśmy, rozgrzewaliśmy. On bardzo dużo nogi ma, nie? I on nie jest mały. Na górę ma małą. Porównanie do innych zawodników, którzy są w czołówce, to jest mniejsze, ale to nie jest tak, że on tak naprawdę bardzo mocno odstaje. Gdzieś tam może fizycznie odstaje, ale gibkością i szybkością plus do tego techniką wydaje mi się, że nadrabia to wszystko. Mówiliśmy, że Oskar ma więcej do zaproponowania, więc Gniadok widziałem, jak robił tarczy, rozruch. Fajny chłopak widać w ogóle, bardzo fajny. No to na pewno. Fajnie to wyglądało, jak on robił rozruch, ale po prostu to był taki moment, gdzie on, jeżeli dobrze pamiętam, prawy prosty dał, czy overhand rzucił i on zamienił pozycję na Majkuta. W momencie, jak on zamienił Majkuta, on od razu dał mu korpus i złapał to wątrobę z przodu. Więc a co dalej było, to nie ma o czym gadać. Gratulacje dla Oskara, naprawdę fajny sposób wygrał. Michał w wywiadzie mówi, że tutaj coś chyba na rozgrzewce coś się w ogóle wydarzyło tu, tak? Z tym miejscem. I on nie mógł, dlatego Oskar powiedział, że celował, bo widział szeroko ręce, a Michał mówi, że nie mógł tych rąk zamknąć, bo coś go przytkało, nie wiem, czy jakiś cios, czy coś mu się wydarzyło chyba, że nie mógł wężej tych rąk trzymać. I dlatego, a Oskar to wykorzystał, po prostu punkt zobaczył, po prostu dużo miejsca, tak jak niegdyś Kornik jeździł Rokezem, też zauważył ręce szeroko. Szeroko no i zrobił to. No i wyszło jak wyszło i pamiętamy. Natomiast, no tak, no ale Michał tu jakby mówi, nie ma gadki, no jest jakby wygrał, Oskar był tego wieczoru lepszy, koniec tematu. No aha, bo co do Hoszek, Bieszkowski zostawia, to nie ma tematu, rewanż, a co do Szczepaniaka, no to no ja widzę taką, miałem taki pomysł na gorąco i mówiłem to Wiktorowi, że z Wiktorem, tylko teraz tak się zastanawiam, że Gniady, Zieliński, chodzi o różnicę w rywalach. Rywala. Dlatego wiesz, to jeszcze jest tak, że po pierwsze... Dlatego ja dla Szczepaniaka mam Tulszajewa. Co? Tulszajewa mam dla Szczepaniaka. O, to jest bardzo fajna walka. To jest ciekawa walka, bardzo. Obaj wygrali. Obaj wygrali i, obaj wiesz, i jest tak, że oni fajnie stójcy biliby się. Ale jest tak, że na przykład dla Wiktora to po prostu jest... uważam, że Wiktor jest już dłuższy czasu jest rankingu, że ja nie widzę sensu tej walki. A do niego jeszcze przejdziemy, co z nim dalej, bo to na razie Oskarze, tylko mówię, nawiązałem do Wiktora. Okay. A co do, tak czekaj, trzeba było mówić. Do Michała Gniadego chyba nikogo nie wymyśliłem, 7-7. No tylko, że on ma 1-1. Wiesz, on nie ma, on nie ma doświadczenia praktycznie. No nie, mam, dobra, czekaj, oni się bili w jakiej... Nie, bo tam był catchweight. Bo myślałem, że z Bielskim w czerwcu mógłby się bić, ale to nie, bo Bielski jest 8-4 przecież. Tak. No to Rusiński jeszcze przychodzi do głowy. A, no Rusiński, no. Przegrał z Tulszajewem, tak? Tak, to można... też można, wiesz, włączyć Rusiński, on, tak. To można zrobić. Wojtek Janusz Tomek Jakubiec, no tutaj twarda, mocna bitka taka, no nie widzieliśmy, który, jeszcze na Oskarach stawiałeś się na Gniadego, tak? Dobrze pamiętam? Kto? Na Szczepaniaka, na Gniadego? Ja na Szczepaniaka stawiam, tak, na Gniadego. A Janusz Jakubiec, mówiłem, że minimalnie Jakubiec, no i z tym minimalnie, no to tyle się pomyliłem, że był split, ale no nie, pierwsza, druga runda Janusz wydaje mi się jednak. Co drugą nie wiem, a ta pierwsza na pewno, no i trzecia Jakubiec, a druga wydaje mi się, że jednak Janusz. No. Ja nie chcę za mocno wypowiadać się, ale bardzo dyskusyjna walka to było z tego, co widziałem i tego, co słyszałem. Sporo pisało, że Jakubiec jednak, ale ja mówię, Janusz wygra, więc może sędzie usłyszeli to i dali Januszowi, więc... Pytałem Martyna, ona siedziała na trzeźwo przed telewizorem, mówi Janusz, no. Tak? Tak. No to bo dużo osób sobie pije, ja wiem jak ja punktuję pod drineczku, a potem sobie obejrzę i wychodzi. Ale że moja też oglądanie było taka, że ja rozgrzewałem cały czas, Anzo rozgrzewał Wiktora i ja tak sobie oglądałem. Pierwsza na pewno jest dla Janusza, bo nawet jeżeli 10-8 nie zdziwiłbym się. No tak, tak, też odgadli tu Martyna. Tak, więc... Druga, nawet jeżeli było równa, remis jeżeli byłoby, to trzecia, więc tu 2 punkty wygrywa, więc to trzeba brać pod uwagę. No myślę, że nie, myślę, że jest werdykt, nie jest chyba bardzo kontrowersyjny, bo nie słyszałem, żeby ktoś specjalnie na ten temat wypowiadał jakoś mocno, także jak dla mnie Janusz. No ale ogólnie co powiesz o tej walce, bo nie wiem, bardziej wydawało mi się, że bardziej techniczna będzie ta walka, a nie takie, nazwijmy to, mordobicie. Wiesz, to była walka... Fajnie, że tak było, ale... No. Fajna walka była. Przede wszystkim było tak, że Janusz zmielczył się, starając dobić tak naprawdę, moim zdaniem, Jakubca. I dlatego tlen był problemem. I też, nie pamiętajmy, długi czas on nie bił się, nie? Janusz, kiedy bił się ostatni raz? Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc. No na Suicide Battles to musiało być, mamy teraz... Oj, nie pamiętam, no ale na Seaside Battles w czerwcu, a później chyba jeszcze jakaś gala była, we wrześniu może, no już nie pamiętam tak dobrze. No jakby nie patrzeć, na takie duże gala dawno nie bił się, nie? No to na pewno. No więc trochę to było widać, ale dobrze sobie radził, jak już był zmielczony, naprawdę dobrze ogarniał i trochę odpoczywał sobie i zaznaczał ciosy, tak? No, trzeba przyznać też, że w pierwszej rundzie Jakubiec był duży tarapata. No, tak? Bardzo. Duży tarapata. Bardzo. No. Więc walka bardzo ciekawa. Było jednej i drugiej strony zmęczenia, a dla oka to fajnie oglądało się. No, do takiej walki, ona idealnie weszła w tym momencie, tak, bo po dwóch takich nokautach szybkich, szybkich zakończeniach Janusz wchodzi z tym i to tempo się długo utrzymywało, znaczy w ogóle ta gra była dobra, mówmy się. Ja widziałem bardzo dużo osób dało dziewiątkę oczekiwałbym, oglądając to jakby, patrząc na tą kartę, to oczekiwania były dużo mniejsze moim zdaniem. Jakby naprawdę, no, wiesz, karta sama pokazała, walki same pokazały, że naprawdę to jest w wysokim poziomie karta zrobiona, naprawdę. Dowiozła karta, bardzo dowiozła. Co do Janusza, no to dla Janusza wymyśliłem Fabińskiego, a dla Jakubca Dzikowskiego. No. Kurde, dobrze się wyrabiasz, powiem ci. No nie wiem, bo ja na końcu wymyślam, a potem jak Wojek ogłasza te walki, w sensie każdy, ja nie wiem, czy ja taką robiłem, nie pamiętam, czy ja potem jestem blisko tego, co robią w sumie, więc musiałem się cofnąć, ale no, cieszę się, że tobie się podobają moje pomysły, tylko nie wiem, czy one, ktoś realizuje, bo ja tego nie sprawdzam potem. Ale może będę zapisywał te notatki i po prostu nie będę tego kasował, bo ja ciągle kasuję, ale może zastawię. Ale to jest dobry pomysł. No bo Dzikowski po porażkach, ja pewnie nie wiem, czy on walki nie ma, no ale zaplanowany, no ale Dzikowski byłoby z Jakubcem po porażkach obaj, a Janusz z Fabińskim, no Fabiński jednak, no to tutaj no nie ma co go pchać tam za wysoko, bo przegrał z Runim, który dopiero ma, może do 7-7 i w ogóle. On do 7-7 poszedł? Tak, i walczy na tej gali w Paryżu. On 7-7 namiesza trochę. No, jest niezły, jest naprawdę taki... Znaczy, jeżeli ten początek był dobry, nie wiem, czy on jest dalej, cała jego, jakby wszystko, co potrafi, jest tak dobre, ale... cel ma dobry. No ma faktycznie, wali dobrze, no, na strzelnicy musi mieć dobre wyniki. Bardzo dobre wyniki, więc nie ma tak, że on gdzieś... Nie, on po prostu bije wszystko punkt. Dobry. No dobrze, Wiktor Zalewski, Adrian Zieliński, no powiem ci, no wybaczył mi Wiktor na wywiadzie, że typowałem Adriana, pośmialiśmy się trochę. Jak ty mówisz, to też nie rozumiem. Doświadczenie, słuchaj, no Adrian Zieliński jednak, to, no i do tego też przejdźmy, bo w ogóle Adrian Zieliński uważa, że był w pełni świadomy, że to nie było kolano, tylko udo. I że on złapał sędziego, on chciał dalej walczyć, on nie złapał sędziego, to on chciał i twierdzi, że Jarosz przerwał za szybko. Jest jakby, no nie zgadza się z decyzją sędziego o przerwaniu. Rozumiem jego. Pewnie jeżeli byłbym jego miejscu, zaliczyłbym knockout, to też taki gadałbym. A patrząc dzisiaj, wracając do domu, tę walkę, to nie wydaje mi się, że on miał takie zdanie. Uważam, że za wcześnie zrobili z nim wywiad i czepiamy się tego, czego nie powinniśmy. Duże zawodnicy powinni dziękować sędziom za to, że nie pozwolili zabrać im tak dużo zdrowia. Tak uważam. Ja uważam, się z tobą zgodzę, że ten wywiad też niepotrzebnie zrobiłem, bo to ja go robiłem, ale dostałem info od pracownika KSW, że Adrian Zieliński przyszedł na wywiad. Ja pomyślałem sobie w głowie, mówię, dobra, przyszedł, ale to nie jest dobry pomysł. Ja w ogóle nie za bardzo po nokautach lubię. Michał Gniady stał na ściance, to tylko dlatego z nim zrobiłem, bo go widziałem, że stoi. Wiem, że on ma też, ale też uważam, że nie ten wywiad jakby nie był na pewno też potrzebny. Ale uważam, wiesz, jeżeli dostaje korpus i knockdown, a knockout, to dwie różne rzeczy. Tak, w sensie chodzi, że po tak krótkiej walce, co mi Michał mógł powiedzieć? No powiedział, dobrze mi powiedział, co się stało, dlaczego kulał na nogę, co się wydarzyło, to było ważne, ale ogólnie jednak uważam, że ten z Adrianem nie był potrzebny, natomiast pracownik KSW powiedział mi, że Adrian chce dać wywiad. Mówię, no dobra, no tak, chce. Walka, co by nie gadać, czy to byłby drugą stronę, czy byłby to tak, jak było, niezależne od sytuacji, jakikolwiek zawodnik, jeżeli trafił i pada obie ręką rozłożone, no nie oszukujmy się, prawdopodobnie nie wypuści stamtąd po prostu. Bo do tego zmierzam, bo Adrian mógł mieć rację, że nie był podłączony, że to nic nie zrobiło, bo widziałem jego twarz, ale pytanie brzmi zawsze, co by się wydarzyło, gdyby sędzia nie przerwał? No Wiktor biłby dalej po prostu, o to chodzi. I to jakoś nie oszczędza, bo ja Oskar bił dalej. I tu przerwać można było szybciej, bo Michał już wypuścił ręce, oparte było siatkę, o siatkę, ale Oskar powiedział. Ale to też był taki mylący moment, że sędzia był tu, a on opuścił ręce, po pierwszym ciosie jak dostał, opuścił ręce, a nie widać było, a on dalej stał, bo przez tego, że był oparty na siatkę. A tu wydaje mi się naprawdę idealny sposób był przerwanie walki, ponieważ w momencie przerwania wszystkiego widać było taki... Jak to powiedzieć? Taki prądem jakby uderzył, taki nogą ruszył, podniósł Adrian i tak byś złapał Jarosza za nogę, więc wiemy, jak każdy zawodnik, jakie ma ambicje i każdy chce, że walczyć, mówić, że jest, ale czasami tak się zdarza. To nie jest pierwsza osoba, to nie jest ostatnia osoba. Każdemu to zdarzyło się prawie. To trzeba brać pod uwagę. Niestety, no wyszło jak wyszło, znaczy dla was dobrze wyszło oczywiście. No Wiktor, mnie zaskoczyło, co powiedział Wiktor, że w wywiadzie, że wy się spodziewaliście, że będzie Adrian szukał zapasów? Zresztą Adrian ma prosty styl. On siada, przyjmuje z prawej i lewej sierpy dwa ciosy, więc jeżeli jeszcze do tego Wiktor jest majkutem, więc ten prawy sierp, prawa noga będzie najbardziej jemu leżało, tak, pracować. Więc logiczny był, no ja wiem, że nigdy w życiu ten Adrian nie da rady na szybkości zmierzyć z Wiktorem. Wiktor jest dużo szybszy od niego, dużo lepiej rusza się na nogę. Adrian ma bardzo jakby statyczny styl. On przyjmuje, oddaje, przyjmuje, oddaje, przyjmuje, oddaje. On dobrze robi to. Ten sam sposób złapał ostatnią walkę na Fenie prawego sierpa, więc mówiliśmy mu, że ten prawy sierp będzie używał, ale patrząc na to, że jeszcze wiesz, nie byłeś testowany, więc wszyscy będą szukali twoją słabszą stronę. Być może gdzieś, że będą szukali cię w parteru, zapasy gdzieś, dociskanie do klinczu, wszystkiego, więc dużo tego spodziewaliśmy. Tak, więc skończył się tak, jak skończył, więc nie wiadomo, tak, jaki był ich plan. 32 sekundy powiedzieć, jaki był plan, też trudno, więc nikt nie będzie zdradzał, jak wyglądał plan. Tak? Wydaje mi się, że w dużej mierze był to planem, pewnie nawet jeżeli będzie wyrównana walka w stójce, żeby dociskać gdzieś siatce, szukać te punktacje. Czym dalej, tym więcej można powiedzieć, że można było widzieć ich szans, ale Wiktor był na tą walkę zbyt mocno przygotowany, zbyt długo, tak, pół roku prawie przygotowanie trwało. No, jest efekt i gdzieś musiało to odwdzięczyć się ta ciężka praca. I powiedział, że no jakby widział, że się nie rusza Adrian, nie szuka tych zapasów, nie skraca dystansu, no to po prostu podszedł i bliżej, no i już resztę widzieliśmy. Zieliński, dla Wiktora wymyśliłem krakowiaka. Krakowiak jaki jest numer? Numer rankingu? Tak. W połowie tam gdzieś. 5, 6, nie pamiętam, no bo nie było aktualizacji, to nie wiem teraz. No bo Fleminas ma walkę, Szczepaniak ma walkę, no to nie ma jak. Szczepaniak walczy z kim? Szczepaniak walczy z... Fleminasem. Fleminasem, no tak. Tak. I Fleminas, Szczepaniak walczą razem i oni, no Zeruni ma tego, nie pamiętam jak to chłop się nazywa naprawdę, ten nazwisk francuski mam, to będzie wesoło, no. Jak będziemy to musieli wypowiadać za miesiąc, ale tam nie za bardzo jest, no chyba, że chcecie go tam już rzucać, no nie wiem, na kto tam... Nie, my przede wszystkim chcemy mu trochę dać odpoczynek. No nie na Igora Michaliczyna chyba, co? Nie, on musi trochę odpocząć, bo on naprawdę długie przygotowanie miał, on musi wyjechać na wakacje. Zobaczymy, kiedy tak naprawdę wróci, tak? Od tego będzie, więc zobaczmy, wiesz, kiedy będzie walczył zawodnicy, którzy są w rankingu, poza rankingiem. No tak, bo Krakowiak dawno dosyć nie walczył, no, to więc może dla nas jest bardzo ważne, żeby on odpoczął, że wrócił później, bo kurczę, na jedną walkę miało samo przygotowanie prawie półroczną. 5 miesięcy można powiedzieć, jeżeli dobrze. No to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, tak. Więc nawet jak jemu się wydaje, że jest dobrze, to nie jest dobrze. Chodzi o to, że jeżeli zawodnik w ten sposób trenuje, ja wiem, że to jest kwestia czasu, kiedy kontuzja. On jest zbyt młodym zawodnikiem, że jego organizm tak mocno przemielić, że zaraz nie dostał kontuzji, nie? Bo to jest najgorsze, więc na przykład Michaliczyna widzimy, więc, że trenuje ciężko i kontuzję za kontuzją już przed walkami, więc nie chciałbym do czegoś takiego doprowadzić, dlatego chciałbym odpoczął, wrócił, a dopiero zobaczyć, tak? Tyle, ile potrzebuje odpoczynek, jedyne co prośba była taka, że moja, żeby pilnował wagi, a tak to odpoczywał. Okej. I dla Zielińskiego wymyśliłem Mańkowskiego. Borysa. No, to też jest taka trochę, no nie jest tam weteranów, no ale no już swoje przeżyli. Tak. Jeszcze nie zdążyli w życiu spotkać się chyba, tak, a mogą na Jest spoko opcja, mi się wydaje. No. Spoko opcji, więc jeden, drugi będzie dobrze sprzedawał. Tak, myślę, że da się to zrobić. Nie, w Olsztynie nawet może. Może już tak. Borys by się wykurował do tego czasu, bo tam to też coś tam ma, a ta gala Zieliński, no nie wyobrażam sobie, że nie zawalczy on, tam Bielski, nie wiem, tam jeszcze Wikłacz oczywiście i tak dalej. Dobrze, kolejna walka Jewtuszko-Żaromski, no to oczywiście nie szukamy przyszłości, ale no jak mają być walki pożegnalne na KSW, to może być tak jedna co gala. No jedna walka można było co gala zrobić. Naprawdę, nie, powiem ci. Mówiłem ci, że jeżeli ja pomylę się, chciałbym w tej walce pomylić się, bo ja stawiałem na... Mariusa. Tak, Mariusa i... Nie, fajnie zawalczył Jewtuszko, naprawdę fajnie i swój stary styl nie zapomniał, tak, chociaż nie walczył. Opuszczanie ręce, robienie co ma ochotę, więc fajna walka, bardzo fajna, w ogóle to był taki fajny moment, gdzie dwóch zawodników, którzy wiesz, jednocześnie składa rękawice, to naprawdę fajnie wyglądało. Bardzo, bardzo. Właśnie na tej gali to wszystkie takie myczki, które są potrzebne, kurde, zdarzyło się, tak, więc... Super, no bardzo też KSW umie zrobić taki anturaż fajny. I fajnie, że Dominik zrobił wywiad, bo mu zależało, Mateusz potem wszedł. Faktem, ja bym może z tymi datami, to się zastanowił na grafice, bo ona była data rozpoczęcia kariery i zakończenia kariery. Aha. To tak wyglądało trochę jak na nagrobku, nie? Że koniec życia i ten 2024 to tak... Jakby ktoś umierał. No trochę mi to tak zwróciło na to uwagę, no jakby ja rozumiem o co chodziło, ale no tak bym może nie, tak bym to odpuścił ten fragment akurat, czy tą linijkę. No ale to mi się tak może wydawało, tylko w każdym razie walka świetna, dali radę, żaden jest kontuzjowany, no mocno obity Mariusz, natomiast Maciek uważa, że dało się przerwać, że on trochę odpuścił. Myślał, że sędzia przerwie walkę. Tak? Tak. No i mówi, że jak... I jeszcze wbił szpilę na koniec, mówi, że jak on tak od kornika dostał, to sędzia przerwał, a teraz nie przerwał. I mówi, że naprawdę nie dobijał, bo myślał, że sędzia przerwie. No i okazało się, że nie przerwał, no i trzeba było dokończyć walkę. I wygrał pierwszy raz w życiu na punkty, więc w ogóle mówi, że to też dla niego ewenement. Nie, no w ogóle jakby, myślę, że ta walka lepiej się nie mogła potoczyć. No. Jak na pożegnaną walkę, bo marudzenia było dużo, ludzie marudzili i myśleli, że to będzie 10. dodatkowa walka, było 9, ale ta walka naprawdę zrobiła robotę i to tempo cały czas nie spadało, więc przechodzimy do walki Zdravkovic-Szkaradek. No tutaj to już tylko tyle wiem, że przy próbie sprowadzenia Kamil doznał kontuzji ręki, nie mógł tej ręki trzymać tam, gdzie powinien, no i wszedł ten prawy. A co się stało ręką w ogóle? Przy obaleniu, no coś chyba złamana, pęknięta, coś tam zrobił. Bo rano nie byłem wyspany dobrze, do nich pamiętam, nie chcę zmyślać. Wiem, że to jest ręką przy próbie drugiego sprowadzenia, zdaje się. Ale prowadzenie to jedno, ale przed... Kurczę, miałem wrażenie, że Szkaradek był dużo wolniejszy od niego. I że po prostu na siłę szukał od początku tej zaprawy. Wydaje mi się, to co ja zauważyłem, że Kamil powinien był zmienić, nie robić na tej walce, to z pierwszych sekund od razu nie rzucić się. Tam, gdzie jak był świeży, to poszukać gdzieś swojej możliwości. Stójce, gdzie wiesz, że walczysz dobrym zawodnikiem Stójkowiciem, który ma bardzo dobry boks. Uważam, że powinien zrobić trochę początek stójce, szukać i na sam koniec zapasy, ponieważ on zaczął od zapasu, a już zapasy nie przeszły, w stójce nie miał nic do powiedzenia. To gdzieś ten kolejność tej prowadzenia walki, wydaje mi się, że on gdzieś ją zgubił, ponieważ jeżeli jak masz walczyć z Stójkowiciem, to masz najwięcej stójce szansę wtedy, kiedy jesteś świeży, trzymasz dobrze rączki, wszędzie jesteś, obserwujesz, dobrze widzisz wszystkiego, a tu był za dużo te zapasy pchanie, nie wyszło zapasy, spuch, to też widać było, a już dalej to... No niestety. Stawiałem tutaj na Szkaradkę, że da radę, ale Zdravkovic powiedział, że ja w ogóle tego Zdravkovicia pomyliłem, wiesz? Z kim? Wiesz, z kim ja pomyliłem? Ten, który wygrał ostatnio tego Polaka, wygrał, on inny jest. 2-0 on też ma tam. On walczył na Czechach, walczył ostatniej gale. Sztamer? Sztamer? Tak, no. Sztamerem pomyliłem jego. Aha. Ja no kurczę, jakiś duży jest, kurde. Sztamer był taki, ten drugi był taki duży, ale jakim cudem to taki malutki zrobiłeś sobie? Patrzę, Anzor mówi, przecież tu jest kurde inny zawodnik. To żeś go typował. Przepraszam jak coś, ale słuchaj, i tak, potrafię przyznać, że... Ale i tak Sztamer nie wygrał. Co? I tak Sztamer nie wygrał. Nie wygrał? Nie wygrał. Nie wygrał. To był bardzo dziwny. Sobota nie wygrał, ani Sztamer, ani ten. Sztamer nie wygrał, Szkaradek nie wygrał, Zdravkovic wygrał. Ja też na tego dałem, na Szkarada typowałem, natomiast jakoś myślałem, że no dobra, ta stójka fajna, siła ciosu ekstra, natomiast Kamil go spacyfikuje i wygra tę walkę, no ale wyszło jak wyszło, no. Kontuzje się zdarzają niestety, no tak... To jest normalność. Tak to wygląda i teraz tak, dla Zdravkovicza Jojua od razu. Tak. Dlatego, bo Zuriko chodzi o to, że jeżeli nie chcemy oglądać 50 walk między tymi samymi zawodnikami... Albo inaczej. Albo Jojua, albo... Martins? Nie. Martins nie. Ten z Ukrainy, jak on nazywał się? Poliszczuk. Poliszczuk. No właśnie zastanawiam, czy ten Poliszczuk tak będzie tak czekał od tego stycznia tyle czasu, nie? W sensie, że no bo tak, ogólnie się zgadzam, tylko... Bo się... i tak on musi czekać. Jak nie ma nikogo. Walka o pasy tak on nie dostanie. Tak myślałem, że może... Albo wiesz co, no. Można byłoby? Zdravkovic po miesiącu Ramadanie wróci, ten Islam, ten... Dżabraiłow. No tylko, że on w rankingu 10 jest chyba, tak? No, to tak, no myślę, że Zdravkovic po 2 wygranych, szczególnie po Szkaradka, który już gdzieś tam, tak, wiesz, powoli szukał, no to może, no to Poliszczuk może być. Tak, Poliszczuk. A dla Szkaradka Macek. I zwolni Macka z organizacji. Tak to widzę, no. Tam pewnie nie ma co za bardzo zwalniać, bo tam nie za bardzo jest kogo zatrudniać, w sensie no nie za wiele tam, nie za dobrze tam to wygląda. No bo Szkaradek surdy można byłoby zrobić, ale już było, więc no. Już było. Nie ma co szukać. Nie ma co szukać. Rutkowski, Julio Cezarnewicz Junior. No jednak słuchaj. Rutek mówi tak, 3/10 zapasy, 10/10 stójka. Ale mówi, że nie, no, że te 36-1 ten rekord jednak no, nie nazwałby go tak zwanym brazylijskim królem nokautu, że jednak ten rekord się trochę obronił, no. Wiesz co, ja ci powiem tak. To, co my oglądaliśmy, to, co teraz było, to była duża różnica, no nie oszukujmy się. No. I w pewnych rzeczach, tak, obronił się ten rekord, ale nie na tyle, że... Nie na tyle mocno, jak wygląda rekord. No na pewno, cały czas nie, no bo to 31 to jest... Tak. 37-1 teraz, tak? A 31, 36-2, kurwa. No. To trochę lepiej wygląda. No tak. Ale trzeba przyznać, swoje momenty miał. 2 razy blisko był ten, złapał duszenie, tak? Było, do Darcy w locie zapięte, uła. Jak szybko on to złapał, to powiem ci, że... A to trzeba umieć. Tak, ale... To nie jest takie, no... On w ogóle wykręcił się, od razu on to wziął, ale ja mówię, kurczę, mówię, nieźle. A to chyba nie miało, powiedz mi, bo ty będziesz wiedział lepiej, czy takie, w sumie Bartasa o to pytałem w ogóle, co to jest, bo nie widziałem, jakby, nigdy nie pamiętam, jak ta ręka musi którędy iść. Natomiast Darcy, Brabo, Anaconda, to zawsze jest inaczej. I powiedz mi, to się da dopiąć w stójce? W zależności jakie długie twoje ręce, nie? To tak naprawdę. W jakim momencie, wiesz, jak już podnosząc, gdzie będzie, w jakim miejscu będzie twoje ręce, tak? Od tego zależy. Ale naprawdę on... Nie wiem na ile to było blisko do dopięcia, ale naprawdę uważam, że był blisko. Nie? Blisko. Rutek mówi, że było już ciasno się działo, tak? No, że już ciasno, ale wiedział co ma zrobić. Właśnie dlatego, że było w sójce może, bo w parterze mógłby nie mieć, wiesz, ruchu. Nie mieć ruchu i... A tu miał więcej, wiesz, mógł więcej wymyśleć, no. Ale ja byłem naprawdę pod wrażeniem, jak on szybko poszedł. To, wiesz, on w ogóle wyjście od razu on założył, to ja mu... No. Nie pierwszy raz to robił. Widać, że pod Rutkę zrobił tą robotę, wiesz, że widział, że Rutek będzie dociskał do siatki, obalał, wiesz, kontrolował, więc wykorzystał. I latające kolano też było. Latające kolano też było, ale co mnie zaskoczyło, że Rutek też był 2 razy obalony. No tak, było tak, no. Słuchaj, no... Skończyło się tak, jak się skończyło, bo znaczy, inaczej, bo mówimy o najciekawszych momentach, tylko musimy być uczciwi, no to była najsłabsza walka na karcie, najnudniejsza, no bo tam jednak było 15 minut, no to Rutek zaczynał tak wywiad ze mną. Tak pokazał od razu. No tak to wyglądało trochę, no. Ale wiesz, każdy zrobi tyle, ile pozwala przeciwnik. Też trzeba to brać pod uwagę, wiesz, że na tej karcie to była naprawdę nudna walka, ale być może na jakiejś karcie to mogła być naprawdę ciekawa walka. No ostatnio już, słuchaj, Bartosz też już to przerabiał, zresztą fajną grafikę wrzucił, The Clinchers razem z Rutkiem we dwóch w garniturach. No świetna. Do tego wiesz, też Gabrot ostatnio, też mu zarzucano ten nudny styl, no kurde, no czasami tak, masz takie walki, jakie masz. Ale no. Słuchaj, to nie zależy od ciebie, po prostu zdarza się takie dni, zdarza się takie momenty, że po prostu nie jesteś w stanie danego dnia zrobić, po prostu tak się dzieje. Musimy to akceptować i wyciągać wnioski, dlaczego tak się stało. Zdecydowanie. No, także ja tu nie widzę problemu, że tak ta walka wyglądała. Po prostu tak... Wygrana to wygrana. Głupio by było przegrać z tym zawodnikiem mimo rekordu, bo generalnie to ten rekord jest tak duży, że w zasadzie to w ogóle nie wstyd, ale wiadomo, że ludzie... No wiadomo, co by było, no. Ale tak czy inaczej nie wiem, co z tym Brazylijczykiem zrobić. Wygrywając z nim, to on powinien od razu stać mistrzem po prostu na tej walce. Od razu mu pastrze powinien założyć z takim rekordem zawodnikiem. No tak. Nie wiem, co z tym Brazylijczykiem, co z nim wymyślał, nie ma na niego pomysłu. A co do Rutka, no to tylko widzę albo Dawid Śmiłowski, albo Ahmed Villa. Ten, co wygrał z Harem w grudniu. Ahmed Villa ja chciałbym dla Adama. A, okej. Dobrze, no nie, no to no, Rutek Śmiłowski chyba, nie było takiej walki, prawda? Bo wiesz, że Villa nie będzie tak długo czekał. No tak, no też prawda. No słuchaj, może tak być, no to Rutek Śmiejowski mi się skleja. No. Śmiejowski jest po przegranej, Rutek po wygranej, no ale Śmiejowski jest cały czas wysoko. Chodzi o to, że dla Rutka nie można po tej jednej wygranej z zawodnikiem spoza rankingu dać znów Ruchała albo Kaczmarczyka. Nawet przegranego z tej walki. No teraz jakby Patryk by przegrał, no to w ogóle kupy się nie trzyma. Do tego jeszcze ważny element jest jeden, to co zrobi Salah. No. Bo teoretycznie, jeżeli Salah zostaje, czyli tak naprawdę ten walka jest o tymczasowy pas, no ale tak realnie jest taki eliminator tak naprawdę, no. Więc znów wygrany idzie unifikować, tak. No to ten przegrany mógłby, no bo z Lomem nie może, już się bili. Tak. Nie ma sensu. No czy tam było ciasno, może by niby jest pole do rewanżu, ale chyba nie. Chyba w KSW to nie pójdzie. Więc ja bym szedł chyba w tego królika Śmiałowskiego. Nie wiem, jaki on tam stan zdrowia aktualnie ma, no ale może by to miało sens. Ale też uważam, że... No bo Charzewski jeszcze był taki pomysł. On 70 jest, przyszedł chyba. To... No ostatnia walka... no tak, dobra, nie było tematu. Ostatnia walka był 70. No tak. Ja w ogóle słyszałem, że Śmiłowski też przyszedł na 70. A no właśnie, a nie, tam miała być próba przejścia na 70 i zobaczymy, co dalej. Ale próba faktycznie... to będzie łatwiej, 4 kilo więcej, mniej będzie musiał zbijać. Nie, no to i 9-3 niech zrobi. Ale no tak, faktycznie tam miała być próba podejścia pod... O kur... No to się robi problem, no. No, robi się Rutka. Problem. Rutka i ja szczerze mówiąc po tym walce, który oni dali z Kijewem, to i walki zobaczyłbym, szczerze powiem ci. No, to była dobra wojna. Co? Jedyna opcja chyba tak naprawdę. Bo tutaj po dwóch wygranych jest Rutek, a... Formela. A Formela już jest w KSW? No nie jest, ale takich może będzie, no. Bo z tego co słyszałem na jego wywiadzie, że bardziej... Kontenderzy albo... Kiedy ten wywiad był? Nie pamiętam teraz, słuchaj. A nie ostatnio jakoś? Słuchaj, daty nie patrzyłem. Jechałem, wiesz, włączyłem, oglądałem, dalej nie pamiętam. Nie, ja tak na miarę na bieżąco z wywiadami jestem. Nie, ja wydaje mi się, że Eskijeł i Rutek byłoby dobra walka, bo wiesz dlaczego ja mówię? Dlatego, że wygrał, dwie walki wygrał Rutek, teraz dwie walki. Potem Eskijew wygrał o tymczasowy pas, przegrał i wygrał Śmiłowskim, który miał 11 czy 12-0 miał on, jaki miał rekord. 11 chyba, no. I z powrotem spotkanie to nie jest taki głupi. No, można bo nie ma kim zostawić inaczej. No bo tak, jeżeli Kacpera Formelę podpisali, a na pewno są rozmowy, to na pewno, tylko no, tak. To będzie się bił w maju u siebie w Gdańsku, nie? No. Na pewno, więc 2 miesiące dla Rutka... Nie ma, nie zawalczy. Nie chcieć. No. Dobrze, Kuberski, Materla, no i na końcu wyszło tak, że miałeś mi powiedzieć, do kogo typujesz po wywiadzie, mi nie powiedziałeś, nie wiem, do tej pory. Bo nie rozmawialiśmy o tym. No ale słuchaj, kurczę, z takim, wiesz, celownikiem jak Kuberski... Ja powiem Ci tak. Materla to jest osoba, na kim budował się te zawodnicy, którzy na przykład na tej gali, większość zawodników, którzy walczyli, to się budowali na takim nazwisku jak Materla. No. Ten młodzież, tak? Bo oni oglądali Materla, Mameda, tak, takie zawodników, że oni budowali. Bardzo trudno było mnie zgodzić się na tą walkę Kuberski-Materla, ponieważ najcięższy przeciwnik, który może być w tej chwili wśród zawodników, dalej dla Materli jakby Kuberski był, tak? Bo bije szybko, celnie, mocno, dobrze broni, mocno i wszystkie atuty po prostu były na stronę, oprócz doświadczenia, można powiedzieć i... No pewnie, wiesz, jakby walka, jakby Piotrek był z pleców, to nie wiemy, no to jakby to wyglądało. Ale tak, ale to do plecy trzeba doprowadzić. No tak, a Michał tego nie szuka od dłuższego czasu. Więc tej walki sens po prostu nie widziałem, ponieważ, co by nie gadać, PESEL swoje zabiera, tak? No niestety, takie jest prawda. I po tym, jak Kuberski wypowiedział się i jego wzruszenie, i jego jazda na tym rowerze, i kurczę, to wszystko, jak sobie, wiesz, poukładałem, uważam, że jeżeli przegrał Materla, to tylko takim zawodnikom, żeby on przegrał, wiesz, kurde, który naprawdę zasługuje w tym sporcie coś, żeby wielkiego osiągnąć i żeby byli naprawdę kimś tak naprawdę godny do naśladowania, tak? Że osoba, która jeździł 60 km na treningu, ja sam jeżdżę dużo na rowerze latą i wiem, co to znaczy jeździć 60 km na rowerze, a mam naprawdę dobry rower, widziałem Kuberskiego rower, jak on nagrywał z roweru, jak zimą gdzieś jeździł, więc to nie jest taki rodzaj rower, który ja mam. A wiem, masz elektryczny, tak? Nie, nie mam elektryczny, ale mam szosówkę, tak? Więc, ale chodzi o to, że jeżeli miałby z Michała wygrać ktokolwiek, to cieszę, że to był na przykład Kuberski. Na przykład ściągnąć kogoś, ktoś nie zna polskie publika, że miałby z nim, powiedzmy, przegrać Michał, to wolałbym, żeby przegrał Kuberskim, który naprawdę naprawdę zasługuje przyjęcie tej, powiedzmy, aura, która była częściowo od Michała, że jest osoba, której można godnie naśladować. Jest bardzo miły, sympatyczny gość, więc pierwszy raz jego widzieliśmy, to już dwa słowa zamieniliśmy i naprawdę jest osobą, której widać, że ciężko pracował, żeby do czegokolwiek dojść i doszedł, więc to jest godna osoba do promowania, godna osoba, który zostawić z Materlem i przegranie Materla z Kuberskim, to wydaje mi się, nikt inny nie oddałby taki szacunek, jak oddał Kuberski dla Materli. No to na pewno, to więc tam wszystko się zgadzało. To po prostu wszystko tak, początkowo nie zgadzało mi się to absolutnie, ponieważ nie widziałem za duże szans jakby Michała. Ale o zachowaniu Piotra względem Michała na każdym etapie tego... To było coś pięknego, to są ludzie, którzy naprawdę powinni, niektórzy sportowcy powinni nauczyć się coś takiego, tak? To, co oni mają, że obejrzeć i stwierdzić, że naprawdę w tym sporcie z szacunkiem i jesteś w stanie dużo bardziej, dużo bliżej do kibiców niż takie gadanie, które niektórzy robią, tak? Więc naprawdę jednocześnie przykre i miłe oglądanie tej walki było. No właśnie, i powiem Ci, tak jak, bo to już druga taka sytuacja trochę, bo z Pawlakiem było podobnie, było bardzo dużo tego szacunku, no tylko tyle, że się skończyło inaczej, nawet wynika ze stylu Pawła, ale zmierzam do tego, że już chyba bym nie chciał oglądać, tak, znaczy nie chciałbym, żeby Piotrek, czy żeby ktoś, Polacy musieli się mierzyć z tym ładunkiem. Ja Ci powiem Ci inaczej, ja tej walki w ogóle nie chciałem obejrzeć, ja wyszedłem stamtąd i pojechałem, nie? Ja w ogóle nie chciałem tej walki obejrzeć, tak naprawdę, bo Michała już długiego czasu lubię, i znamy go długi czas. Naprawdę jest fajny gość i miły, sympatyczny i jest osobą, który dużo ludzi jakby wzorowali się na polskim MMA i naprawdę w wypowiedzi Kuberskiego to widać, jakie on jest osobą, więc podaliśmy sobie rękę i wiesz, widać, że naprawdę z takim czystym duszem, bez żadnej fałszu, bez niczego. To jest taki, jaki jest i taki prosty człowiek, tak? I taki miły. I dlatego to więc bardzo polubiłem jak w ogóle walki, jak oglądając Kuberskiego i znając Michała, mówię, dobra, nie obejrzę tej walki w ogóle, więc wyniki tak i tak wiemy, więc pogadam. Ale jednak pamiętam jedną wywiadzie, na coś byłem nieprzygotowany, przyszedłem i dawaliśmy wywiady i ktoś mi powiedział, że zarzucał to, że niekompetentny podszedłem, że nie oglądając jakiejś walki dokładnie i stwierdziłem, że dobra, okej, obejrzę i żeby nie było tak, że jeżeli ludzie przychodzą, oglądają sobie, jakiś czas stracą przed tym ekranem i jak powiem, że ja nie oglądałem walki, więc no tak. Ludzie chcieliby zobaczyć jakby nasze analizy, ale patrząc na to w ten sposób, mogę powiedzieć, że czas nie oszukasz. Takie jest, no, długo do tego szedłem, ale czas nie oszukasz po prostu. Także, no, także jakby reasumując, nie chciałbym, znaczy rozumiem Michała, że on sobie zawsze szuka wyzwań, tak. Dużych wyzwań, no ale może to faktycznie jest czas na te superfajty po prostu, no. Tak. Najzwyczajniej się, zagranicznymi najlepiej zawodnikami, tak. Bo jednak to, z czym się mierzył Paweł, z czym się mierzył Piotr, to też jest proste, no przyjmujesz walkę i musisz na siebie wziąć ciężar jednak przeciwnika, zamiast tak. Się tak, pytasz, Michał, Piotrek i Paweł cały czas był ten, kwestia tego szacunku, kwestia tego, że bijesz się z legendą, różnica jest taka, że Paweł chciał. A Piotrek nie chciał takiej walki. W sensie, no nie, jakby, no wolałbym pewnie kogoś innego. Tak się karty ułożyły, tak KSW to ułożyło. No więc chyba jest czas dla Michała bić się po prostu z zawodnikami zagranicznymi, albo po prostu tworzyć jakieś super fighty. Nie tam, nie ściągają tam, nie wiem, kogo tam, Hektora Lombarda za skamem, może trzeba zamknąć trylogię. Tak. No pewnie są jakieś walki do zrobienia, które można zrobić, ale Polacy pewnie już mają i Piotrek pewnie spadł mu kamień z serca trochę po tej walce. Nie dość, że się czuł, on miał trochę taką reakcję jak Mamed po wygranej z Michałem. No, tak. I Mamed dziś mówi, że jakby miał cofnąć czas, to jest jedna walka, której by nie wziął drugi raz nigdy w życiu już. I tego żałuje chyba, chyba żałuje. Tak, w Michale, w filmie o Michale chyba o tym powiedział, że żałuje z perspektywy czasu, że wziął tę walkę. No i nie dziwię mu się, wkurzony był, od razu łzy w oczach, rzucił szczęką o ziemię. U Piotrka była no nie aż taka reakcja, no bo nie mieli takich relacji między sobą, no ale mierzył się z legendą, no jednak to się mierzyły dwie legendy, więc trochę to inaczej wyglądało, no a podejście Piotrka jest jakie jest, także no co do przyszłości. No to Michał, tak jak powiedziałem, jakieś super fighty, nie ma sensu, nie wiem, szukać mu walki, nie wiem, z Tomkiem Jakubcem, czy tam, nie wiem, z kim tam w 8-4, z rankingowymi zawodnikami. Ten Askam jeszcze mi trochę chodzi po głowie, a Piotrek, no to chyba musi czekać na zwycięzcę walki o pas Pawła Kienikowski, no bo co nie widzę w ogóle żadnego sensu dalej przyciągnąć mu, powinien Kuberski dostać walkę o pas, bezdyskusyjnie moim zdaniem. Nie ma co gadać, no. O czym chcemy gadać, jeżeli dwie walki skończyły w pierwszej, drugiej rundzie? I jest mistrzem jednak FEN-u, nie? Tak. To jednak też przyszedł gość. Więc on i tak, wiesz, przyszedł jak mistrz, a ile on ma walk, który pod rząd wygrany, więc... I to czwarta walka z rzędu przez knockout. No, więc nie ma o czym gadać, więc powinien dostać walkę o pas. Walka wieczoru. Wikłacz, Jojua, decyzja mnie nie zaskoczyła, punktacja mnie zaskoczyła, no bo trzech sędziów rozstrzeliło to totalnie. Punktacja 50-45 nie broni się w mojej opinii w ogóle i to myślę, że nie jest kwestia bycia ekspertem, znania się na MMA, punktowania na trzeźwo, po pijaku, sprzed telewizora, sprzed klatki, po prostu no, w konfiguracji, w której Kuba dostaje knockdown i ta runda wcale nie była jednostronna do momentu, w sensie jednostronna całościowo, tylko knockdown był tym jednym momentem, który zaważył. No to nie zgadzam się z punktacją. No pewnie ta 48, 47, 49, 46 to bym się skłaniał. Ta pierwsza runda, trzeba byłoby się zastanowić, mogła być dla Zurico. Mhm. I ta druga na pewno była dla Zurico, ale trzecia, czwarta, ona, to ogólnie nie była taka, to nie była taka walka, której któraś runda była taka, no nie, to nie było totalna dominacja, 10-8 czy coś, to była po prostu równa, mocna walka, bo naprawdę liczba ciosów, którą przyjmował Kuba, mówi, że ja nie czuł tych ciosów i uważa, że nie było ich duża, ja obejrzałem walkę jeszcze raz i naprawdę w tej trzeciej, czwartej czy piątej rundzie, czy w którejś tam rundzie, naprawdę ciosy trafiały na szczękę, tylko Zurico nie miał, musiał nie mieć po prostu siły już w tych rękach i to jest to, co powiedział Bartosz w wywiadzie mi rano w niedzielę, że Zurico robił 5 razy 5 bez żadnego problemu. Co odpalił za wcześnie? I po pierwszej rundzie prosił, żeby mu ręce rozmasować. Już w pierwszej rundzie. Co w ogóle, za dużo włożył. Za bardzo włożył, za bardzo chciał, za mocno to wszystko i potem no, musiał tymi siłami pracować w drugiej, w kolejnych 4 rundach. No, zmiany na tronie nie mamy. Słuchaj, Kubę znam. Cieszę, że Kuba wygrał. Chociaż nie mam nic do żarza, żeby nie było źle, nie zrozumieli. Ciekawa walka. Ale jedno przerwę ci jeszcze, ale tak jak pisał też Dawid w komentarzu pod naszym wywiadem ostatnim, Dawid Pepłowski, i tak jak mówił w wywiadach też Zurico, były 3 płaszczyzny. Nie było on za wszelką cenę dociskania, grindowania do siatki. Nie było. Były wszystkie 3 płaszczyzny. Obiecał, była stójka, był parter, był zapasy, no i przecież mało brakowało do poddania Kuby tak naprawdę przecież. Tak, bardzo blisko był właśnie i to właśnie to był szczególny moment, który tak naprawdę uważam, że nie powinien był zwrócić na to uwagę i z takim grapplerem, jaki on jest, że powinien był bić po prostu, no bez przerwy bić. To był jego moment, który nie, być może on nie przerwałby tej walki, powiedzmy sędzie i może nie byłby w stanie to, ale przede wszystkim milczyłby Kubę. Można byłoby zmilczyć i nie dać, nie wypuścić i cały czas kontrolować w tej rundzie maksymalna praca, tak? I więc wydaje mi się, że niektóre rzeczy robił, no pierwsza runda to pełną parą, cisnął tyle, ile da się. I to troszeczkę nie rozłożył siły, ale to też rozumiem, że zawodnik, który walczy 5 rund, to rozłożyć to od razu nie jest łatwe. To naprawdę to też trzeba przyzwyczaić się do tej 5-rundowych walk, tak? Ale na pewno jestem jednej rzeczy pozytywną stronę zaskoczony, że jak dobrze sobie radził Jojua, tak? Naprawdę w moją opinię, nie ujmując mu nic, wydawało mi się, Kuba zrobi go łatwiej, tak? A naprawdę postawił dobre warunki przeciwko niemu i naprawdę ta walka ciekawie oglądała się, tak? I nie było tak jak, że tylko zapasy. Nie było to samostójka, to prawdziwa, godna walka mistrzowska. No, tak. Ale tutaj myślę nad tą stójką trochę, to ci powiem, że tak się zastanawiam, czy za dużo tych luk jednak w tej stójce Kuby nie było. Że troszkę za dużo mi się wydaje, że bo jakby rozumiem, że te ciosy mogły nie ważyć, no bo jeżeli Kuba mówi, że ich nie odczuwa, albo w ogóle nie pamięta tych ciosów, dzisiaj być może nie odczuwa. Mogły nie być mocne. Po prostu, bo wynikało to z siły. Tylko pytanie brzmi, no bo to już, wiesz, już znamy jaka będzie kolejna walka, już wiemy. Pentalogia, jak to się mówi, 5. walka to pentalogia. W poprzedniej walce on trafiony był, knockdown był, w tej walce był knockdown. Kubą i jeszcze do przodu walkę on trafił, był czy nie? Knockdown był czy nie? Ja nie pamiętam. Gliwica on walczyli, nie pamiętam. Nie chcę skłamać. No znaczy przegrywał stójkę na pewno z Przybyszem, przegrywał, ale nie ale było, to chyba, był trafiony czy nie? Kurde, a nie pamiętam, nie chcę strzelać, bo nie pamiętam. Na pewno dwie ostatnie walki Kuba zaliczył knockdown. To znaczy, że już jest za dużo gdzieś błędów. Gdzieś zostawia, no zostawia luki. Gdzieś coś zostawia, jakieś luki zostawia. I pytanie, czy teraz Przybysz, który w pierwszej walce prowadził tą stójkę, Przybysz, który teraz spędził w tej Tajlandii, w tym Pukecie tyle czasu, Przybysz zmotywowany, zdeterminowany, jak zacznie szukać, bo wtedy on, ja nie rozumiem tej cały czas tej decyzji, czy Kuba sobie ją przetłumaczył, ale on nie poszedł za ciosem mocno wtedy po tym knockdownie. Tam było 30 sekund bez ciosu później, nie szukał tego i dały Kubie dojść do siebie, to była taka sytuacja. Poszedł do parteru, zamiast podnieść walkę w stójce i powiedzieć dawaj. I wydaje mi się, że to jest fajna kręca emocje przed, no bo to jest naprawdę taka duża luka do wykorzystania dla Sebicza, no tak mi się wydaje, bo 3 miesiące też dużo się tak nie zmienił w grze defensywnej, stójkowej u Kuby, a wydaje mi się, że a to naprawdę, no nie wiem, no musiały te ciosy po prostu nie ważyć, może, no bo ja obejrzałem to jeszcze raz i naprawdę nie wierzę, że ciosy nie ważyły. No, kilka takich z takim mocnym, chamskim skrętem. No w ferworze walki nie odczuwasz, ale te ciosy, które przyjmuje, tak jak Kuba przyjmował, to naprawdę gdzieś odkłada się. No chyba ta szczęka jest po prostu, no, Kuba Wikłacz nie wygląda, może ma szczękę Marka Hunta i będzie walił Przybysz jak worek i nic. No nie wiem, no to no, dowiemy się pewnie w czerwcu, no tak to widzę, no bo kiedy. No właśnie, jeżeli przyszłość znamy, świetna walka w ogóle, to jest druga, chciałem o tym powiedzieć, bo dużo osób, trochę samo to martwiłem, że to będzie nuda, nie było nudy, walka... Tej walki że ich nie? Tak, tak, myślę, że nie, dobra za walkę wieczoru, nie wiem, tak, że Janusz Jakubiec było ciaśniej, ale... Ale tu było w ogóle techniki, wiesz... Tam było bitkę, tak, tak. A tu była naprawdę mistrzowska walka. Nie, świetnie, świetnie, bardzo dobrze. Taki, no podobało mi się. No, dlatego też uważam, że jednak w tej trójce trzeba kogoś wywalić z KSW do UFC. No. Po prostu, no ja bym wywalił zwycięzcę walki Wikłacz Przybysz, bo to, bo nie ma, znaczy już myślałem, że Szkaradek będzie tym czwartym do gry. No nie, no wypadł, przegrał i wypada z tego peletonu. Na ten, może Zdravkovic nim będzie, może Poliszczuk. Nie będzie. Być może Poliszczuk jest bliżej mnie niż Zdravkovic. Bo Zuriko jest bardzo blisko tej trójce, on się w niej mieści. To nie jest tak, że jest Kuba, Sebek, Przerwa, Żużua i reszta. Ja wcześniej myślałem, że Kuba, Sebek i potem Żużua. No ale teraz Kuba, Sebek i Żużua idą razem. Tak, więc po tej walce mogę... Naprawdę fajną walkę dał, naprawdę nie spodziewałem się, ponieważ on miał bardzo długie przerwy. Bardzo długiej przerwy i wchodzi on, robi taką robotę, naprawdę trzeba oddać chłopakowi, naprawdę zrobił kapitalną robotę. Zdecydowanie się zgadzam i tyle. No także Wikłacz Przybysz, Pentalogia pewnie w 7 czerwca w Olsztynie, hala Uraniach, nie wiem, przecież taka niby nikt nie wie, niby każdy, już wiadomo, że ale wiadomo, że to tak jest. I że to będzie, więc mam nadzieję, że Wikłacz Przybysz właśnie wtedy się odbędzie. No, pracujemy nad wywiadem z Przybyszem, tam różnica godzin jest, bo on chyba jeszcze cały czas tam siedzi, ale tam wiem, że Kuba się do niego dobija, więc pewnie będzie, w sensie Kuba Jędryka nasz. Nie, Kuba. Myślałem, że Wikłacz dobija się nie zatrudniliśmy jeszcze Kuby do tego, ale no, potencjał jest, no polecam Ci wywiad, trener Jezierski wszedł na wywiad, no i tam już resztę Ci zostawiam, bo hit, złoto wywiad. W każdym razie, więc potencjał, my tam jeszcze nagrywali wywiad na naszym sprzęcie, tylko jego dźwięku nie włączyli. Z Piłwarczykiem, trener Jezierski, nie wiadomo co tam było nagrane, bo jak ktoś umie czytać z ruchu warg, to mogę ten materiał wysłać, tylko najpierw musi przejść do mnie, bo Kuba Wikłacz się ucieszył, jak się okazało, że nie ma dźwięku, bo nie wiadomo co i tam nagrali. Ale jest wesoło. No dobrze, no za nami jest bardzo udana gala KSW, XTB KSW 92, także dowiozła tak naprawdę słabszy, nudniejszy punkt to Rutkowski, Newisz, ale reszta cała reszta naprawdę wyborna gala i kandydat, no już na pewno kandydat do gali roku dzisiaj, ale zobaczymy, mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze gale. Poczekajmy na maj. Oj, poczekajmy na maj, dobrze się zaczyna, to jest dobrze, a już czeka, te 3 walki już są. Ja już w sumie nie chcę powiedzieć... Już więcej nie potrzebne. No właśnie nie chciałem tylko mówić, że nie interesuje mnie, co będzie dalej, ale w sensie jakby dali tylko te 3, to mógłbym pojechać tylko na te 3, nie? To jest 3 walki, jest wystarczające. Że będzie konferencja, także będzie grubo. Ale wiesz to, co, konferencja będzie? Będzie, no takie 3 walki, że wiesz. Poważnie? Będzie. Ja powiem Ci, w KSW największym błędem uważam, bo oni chociaż lepiej znają marketing niż ja, ale dla mnie walka nie jest tak ważna, na przykład ja mogę oglądać bez przerwy konferencję. Ja uważam, że to jest bardzo duży błędy, który robią na przykład. Znaczy nie, widzisz, dwie sprawy. Na Epic między uczestnikami konferencji nie było nic. Epika nie oglądałem. Nie trzeba było robić, to nie było tam potrzebne. Ja bardzo lubię na przykład UFC, całkowicie oglądam press-konferencję. Ja oglądam, bo mi to bardzo ciekawi, wiesz, dużo rzeczy, analizy ludzi, jak oni wypowiadają się, bardzo dużo rzeczy mnie interesuje. Mogę walki nie oglądać absolutnie, ale wywiady i presskonferencje zawsze oglądam. I to jest to, czego brakuje na polskim rynku, powiedziałbym, ponieważ nie ma jak zachęcać tego kibicy, który, no, może pójdę czy nie pójdę. Nie ma czegoś, kto zachęca. Nie ma coś takiego, no kurde, wiesz, fajnie to zapowiada się, może będą dobre, tukli się i pójdę. Nie, tego nie ma, więc uważam, że press konferencji to powinny bezdyskusyjne na każdą galę, chociażby co drugi wrócić. Takie, przy każdej dużej gali takie, tak, takie powinno być, no bo rozumiem, że przed Paryżem, no to w Paryżu zrobią konferencję, to tak, no chociaż to mogłoby tam na miejscu akurat pyknąć. Mogłoby tak, pyknąć, ale na przykład... Bo jest Salah i Marian, a tutaj i tam Varela też potrafi, także się odezwać, także Mircza też coś by tam powie... Na miejscu mogliby, to mogłoby się udać, tam jest konferencja na miejscu, ale już Fight Weeku, no musiałby być, więc oni byliby głodni. Ciężko, ale jakby miałaby sens, natomiast ta majowa, no to koniecznie. Ale na majowa to niech zaczną dużo wcześniej robić te wywiady, preskonferencje. Niech robią 2 preskonferencje. Aż tyle? No, ale dlaczego nie? Bo jest tam, no zobacz, rewanż Bartosa i... Grzebyka. Grzebyka. No to jest bardzo ciekawa walka. To będzie, mnie to grzeje siedząc tutaj. Jest, tak. Dobre jest, to jest. No, walkę, co by nie gadać, Kaczmarczyk Ruchała, to będzie, będą szpile, będą co by nie gadać. Zacznie się Kaczmarczyk, a będzie odpowiadał. To w ogóle powinno być takie ciekawostki. Jest to światowo najmocniejsze. Dwóch klubów trenuje się, 2 zawodników, który bije się o pas KSW na przykład. O tym powinno moim zdaniem jakiś materiał być w ogóle, który de facto zobacz jak to wygląda. Tak naprawdę się ma, między sobą można powiedzieć, rywalizuje American Top Team i Killcliff. No. A już mieliśmy to kiedyś, bo jak się, bo Killcliff, jak to było z Stanford MMA, no tam była ta, i to było Black Zillions wcześniej, tak? Dobrze pamiętam. Tak. Że było Black Zillions ATT, to był przez cały sezon TAFA poświęcony temu, nie? A zobacz na przykład, co by nie gadać, Szpila i Erek, to... No to niemożliwe, żeby to nie sprzedało, bo walka nieudana, więc przyłożona przez kontuzję. Raz było przyłożone, czy 2 razy było? Raz. Raz było przyłożone, drugi raz. To pamiętam jak do dzisiaj ten Holloway trailer, który wypuszczony był, to był mistrzostwo świata. No. Więc to połączenie, słuchaj, co najmniej 2, minimum raz, a 2 razy powinno być preskonferencja przed walką, bo to będzie grzało, naprawdę. No to trzeba byłoby jedną zrobić jakoś tak chwilę po Paryżu, a drugą Fight Weeku już. No. Słuchaj, dla mnie spoko, ja będę na obu na pewno, ja już szykuję... Nawet jeżeli każdy mogę nie oglądać, ale chcę obejrzeć to. Ja mam taki pomysł, że będę szykował pytania na konferencję, bo ostatnio fajnie zadawali i widzisz, było tak, że jak była walka Pudziana z Mamedem, to fani zadawali lepsze pytania niż dziennikarze i było super. A teraz pierwsze pytanie pada z sali, czy można zdjęcie będzie sobie zrobić z zawodnikami, no. Nie dali rady teraz fani, a my z kolei nie mieliśmy głosu, nie? No. Ja myślę, że trzeba będzie zrobić coś taki open mic, ale także może podejść i fan i dziennikarz. Tak, dziennikarz. Rozumiesz? Tak. Żeby to wymieszać trochę, bo znaczy ja też mogłem wtedy podnieść rękę oczywiście, tylko akurat nagrywałem, no bo tak nie było podestu dla nas, więc tam to już inna sprawa, ale Kuba miał gotowe pytania. No ale odpuściliśmy, no mówimy, fani zadadzą fajne i tak dalej. Zresztą no nie było tej, my już mieliśmy tyle tych wywiadów z Mamedem i z Adamkiem i tak dalej, że nie było, nie czuliśmy takiego... Ja tam nie oglądałem nic. No widzisz, a tutaj, tu jest... Bo wiesz dlaczego, bo tam nie grzało nic, więc to tam nic nie działo się, tak? Oni jeszcze posadzili tego Haratyka z Wójcikiem razem, Klebera z Damianem razem, no przecież to co, między sobą? No co mieli, no wiesz, chodzi o to, że nawet oni wiedzieli, sadzając ich razem, wiedzieli, że nie ma temperatury, nic nie wydarzy. No trenowaliśmy razem, no Tadej, w ogóle takiego super, no wiesz, ja lubię, to jest fajnie, tylko że na konferencji, no nie podgrzejesz tak emocji, no nie? Próbował Artur tam coś zaczepić tego Tomka, no ale tak nie... Tomek ze stary wyga już na tyle tych 1000 wywiadów ludzie, takie Mariusza ciężko wyprowadzili z równowagi. No Mariusz się wtedy wkurzył o to, że zmontowali trailer tak. No to jest zmontowali trailer, że Mamedowi, coś takiego o Mamedzie coś powiedział, że krzywdę mu zrobi, czy że... Coś było takiego, no i Mariuszowi to nie spodobało i powiedział, że ten co to montował powinien dostać liścia. No to powiedział na konferencji, to wszyscy pamiętają mniej więcej, nie? To ja nie pamiętałem. Coś takiego było, bo tak trochę, no nie chcę już zmanipulowane, trochę tak był podkręcony ten trailer, tak ma być, no. Piotr Strus, zwycięzca walki wieczoru, pokaż się. O, proszę. O, teraz, no. Siemanko w ogóle. Gratuluję oficjalnie. Tak. Właśnie o stracie będziemy teraz gadali. Tak, z tego będziemy gadali. Właśnie o stracie będziemy teraz gadali. No tak już jest, tutaj zmieniamy temat, bo tak byśmy, to jest Piotr Strus, chodź się przesunę tutaj. Widać, trenerem widać. Widać. Jest Piotr Strus, no to dla trenera zapytam, jak się podobała walka, bo wiem, że widzom nie do końca się podobała walka. Wszyscy oczekiwali, że jak przyjeżdża Radcliffe, to trzeba go znokotować w pierwszej rundzie, nie można się z nim bić cały czas. Nigdy w życiu ludziom nie dogodzi się 100%. To trzeba od tego zacząć. Dwa, trzeba zacząć od tego, że walka wygrana, a wygrana. Niektórym podobają, niektórym nie podoba. Takie jest zdanie, zawsze jest podzielone zdanie. Jeżeli wszystkim wszystko podobałoby, wszystkim wszystko nie podobałoby, to nie byłoby sensu, więc Piotr, ty cieszysz się wygranej walki? Ja bardzo cieszę się wygranej walki. Ja wręcz przeciwnie, ja uważam, że to była jedna z najlepszych moich walk, jaką w ogóle stoczyłem w karierze. Który nie śpieszył. No. Najmądrzejsza. No i miałem pełen przegląd, pewność siebie, zero głupich ruchów. Odpocząłeś. W ogóle się nie zmęczyłem. Ja pytałem jego trzeciej... Odpocząłeś, w ogóle nie zmęczyłem. Nie, ale ja jego trzeciej rundzie zapytam, jego pytałem, czy rozgrzałeś, zdążyłeś dobrze rozgrzać, czy zacznie do pracy, nie? No. Naprawdę tak było. Nie, ale było po pierwszej rundzie do mnie tam wodą chciał mnie polewać, ja mówię, nie, w ogóle jest spokój. Ja nawet nie czułem męczenia. Nie, no było to, było widać. Forma naprawdę życiowa i... Powiem to, bo już mówiłem to nieraz. Chyba już mogę, choć Artur nie obrazi. Ja dostałem już propozycję na sobotę, na fajną walkę. Na którą sobotę? Na tą sobotę? Na tą sobotę. No nie mogę jej wziąć, no Babilon? Bo... Nie. A, okay. Nie szedłem pełnym takim piecem w tej walce, bo naprawdę bałem się o to, żeby nie powtórzyć błędów Tomka Romanowskiego, Radka Paszowskiego, nie połamać rąk. Radków się głównie zasłaniał. Bardzo mocno wystawiał łokcie. I tak dalej. Wiedziałem, że jak będę próbował po tych dołach bić, gdzie miałem i trenerów, i bardzo, jeszcze raz powiem, ogromnie doceniam podpowiedzi, bo wszystko, co trener Arbi i trener Anzor powiedzieli, to wchodziło. Do tego jeszcze Krzysiek Główka był, który też swoje 5 groszy dołożył i kazał mi po dołach bić, ale ja czułem dwa razy, że uderzyłem na te łokcie i czułem nadgarstki, więc stwierdziłem, że jak odpalę się, to nie Boże połamie ręce, a ja już mam propozycję na to, żeby dalej iść i się jeszcze mocniejszymi zawodnikami i o jeszcze większe pieniądze bić, więc tak jak powiedziałem, mądrze. To trzeba. Ja już mam naprawdę 35 lat. To już nie trzeba. A zaskoczeni byliście tym, że no Radcliffe, no bo defensywnie zrobił wszystko, co trzeba było zrobić, tylko ofensywnie nie za wiele. Za podwójną gardą się chował, do tego stopnia. Ale wiesz co, on bardzo mocno chowa się podwójną gardą. To nie jest tak, że po prostu on zamyka się. On naprawdę bardzo ładnie założył. Nie widziałem drugiego zawodnika, tak dobrze chowa się podwójną gardą. Defensywnie bardzo dobrze zawalczył. Też był przygotowany na mojego kleszcza. Przerobili to. Tak, bardzo przerobili łokieć w środku od razu, tak. Chować, że zrywał mi to dobrze. Ale był silny, był też przyjechał dobrze, przygotowany. Widać, Boże, przepracował dobrze okres. W tej pierwszej rundzie w ogóle zaskoczył tym obaleniem, bo ja spóźniłem to. Faktem, że tam już w parterze to nie oszukujmy się, no ja nie czułem w ogóle, więc... Akurat wstawać to ja potrafię wstawać spod tej siatki, więc daliśmy radę, podpowiedzi, po cichu, on próbował nawet trójkąt rękoma, tam jak ktoś się przypatrzy, to on złapał tak ręka, głowa, próbował głowę stawić. Pod to, więc no ale to tam delikatnie powiedziałem, że no nie wygłupiajmy się. Miejmy szacunek. Szanujmy się, dokładnie. Szanujmy się. Więc to, ale ogólnie no co, ja jestem naprawdę... Wiadomo, trener tam chciał wbiegać w trzeciej rundzie, bo... A właśnie o co to chodziło? Bo nie słuchał, wiesz? Trener kazał mi go pokazywać na dół, bić podbródek, sierp i tak dalej. I... Góra-dół tam było, zmieniać. Tak. I trochę faktycznie, jakby ja już tą walkę oglądałem ze dwa razy i faktycznie tam było to miejsce, biłem. No. Ale on wykorzystywał siatkę, wiesz, bo ja myślałem, że on będzie jakby bronił nogi i pochylał i wtedy trzeba było to bronić. A on wręcz tak kładł się na tą siatkę, nie? Ja tego nie zrozumiałem, bo tam wystarczyło po prostu pokazał się, pchnąłby i te nogi zabrać i byśmy go mieli. Ja tego nie zrozumiałem po prostu do końca, więc nie wiedziałem o co chodzi, bo jakby tego aspektu my nie przerobiliśmy na treningu i trochę inny przerobiliśmy, że mieliśmy go w polu zaciągać do parteru, a on się chodził cały czas po siatce i tak dalej. Można było dużo rzeczy jeszcze, wiadomo, zawsze można poprawić, ale po walce wszystko to jest tak naprawdę pierwsza nasza walka, którą tak przepracowaliśmy w 100% i też docieranie to musi być między zawodnikiem i trenerem. Jak było to wyglądało chociażby z Kacprem Karskim, a jak to wyglądało tutaj, gdzie no nawet Albert Orzymkowski, z którym się Cenię naprawdę jego zdanie, jeżeli chodzi o jego komentarz. Dalej zauważył, jak bardzo poprawili trenerzy aspekt szybkości u mnie, czutki, dystansu, wszystkiego. No nie, to było widać. Widać było przede wszystkim to, co na transmisji, bo to są rzeczy, które, to co wy mówicie, to my to się dowiadujemy teraz. Pełna kontrola pojedynku. W każdej sekundy praktycznie. To nie było widać, że ktoś jesteś zagrożony w jakimkolwiek momencie walki. No. Bo nie był. Nie był. Znaczy wiadomo, można powiedzieć, że jakbyś był zagrożony w którymś momencie walki przez Jasona Radcliffe'a, który nie jest topką europejską w tej kategorii, to też niedobrze by było. No ale chodzi o to, że to nie miało miejsca i kontrolowałeś pojedynek. Uważam, że w ostatnim czasie to był najmocniejszy Jason Radcliffe, jaki przyjechał do Polski. No nie spodziewałem się takiego. Myślałem, że jeździ bez głowy wleci. Spytałem go, to już tak nawiasem, bo idę, bo mam zajęcia prowadzę też. Spytałem go w pokoju badań, nie w medical roomie. Mówię, co się wydarzyło w ostatniej twojej walce z Jakubsem, nie? Mówię, jestem w szoku, mówię, dzisiaj dostałeś kilka, uważam, że mocnych ciosów i masz wytrzymałą głowę, a coś tam wydarzyło, mówię, wiesz co, w sobotę przed tą walką, tydzień wcześniej, dostałem bardzo ciężki KO z nogi na sparingach. I mówi, że on przyjechał tutaj, nie chciał odwoływać walki, bo zależało mu na tej walce i myślał, że się Tomku, tak, nie będzie tak wymagający, a mówi, że po prostu tam dostał obcierkę i on stracił świadomość. Bo on przez 3 dni po tym nokaucie w ogóle nie mógł dojść do siebie i tak dalej. Trochę uważam, że to niestety głupota, że go dopuścili, bo to szkoda zdrowia. I dlatego musiał kończyć tą karierę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. On mówi, że on na razie, że się super czuje, że chce dalej walczyć, chce się rozwijać dalej. Że... A co za oferta z zagranicy? A nie, no za grubo. A to już za grubo, nie. Ale będziesz to, bierzesz to, czy nie? Nie, nie, no 101 kilo dzisiaj ważyłem. Super. On zło... Ale ty masz nogi chyba po 50 kilo każdą. Słuchaj, ja zrobiłem wagę 84200 w czwartek rano, zważyłem się wieczorem w czwartek 95,5 kg. Chciałem zauważyć, jak szybki byłem na walce, jak dobrze się czułem na walce i to wcale ta waga, mądrość. Akop, dziękuję. Trenerze, lecę. Dawaj. No, gratulacje jeszcze raz. Jak trener skończy, to mam sprawę, dobra? Dobra. No dobrze, to mamy przegadane, to dalej lecimy, co? No bo jedną walkę ze strajku, teraz strajk musimy zamknąć, żeby nie było... Teraz z góry lecimy do dołu. Żeby nie było żartu, czekaj, muszę kartę zmienić, ale to już od razu możesz mi mówić o tym wariacie, co wyleciał na trybuny. Jose Aldo, wasz tutaj, Adrian Gralak, poleciał. Mam takiego, która stoi, się wydziera tam na ten. Nie, Adrian słuchał w 100% nasze komendy i de facto on tak, wiesz, tam coś podpowiadało, nie pamiętam teraz, nie chcę. On stoi i tak, wiesz, tak mówię. Prawy z góry, lewy noga zamyka. A ja mówię, prawy z góry, lewy noga zamyka. I on robi od razu, wiesz, kurde, noga. Ja tak na ręce robię, jak ty to widziałeś? Nie widziałeś, jak odchyla się ręce. No weszło ładnie, potem wyleciał na ten... Nie, słuchaj, wydaje mi się, że troszeczkę sobie głowie poukładał Adrian i przede wszystkim dawno chciał wrócić, a nie daliśmy, chcieliśmy, żeby on trochę odpoczął i inaczej wyglądało przygotowanie, inaczej wyglądał mentalnie przygotowany, trochę więcej poświęcić czas. Ja uważam, Adrian jest naprawdę bardzo ciekawy zawodnik i on może daleko zejść, tylko jedyne, co jemu brakuje, to jest trochę doświadczenie, tak? Doświadczenie, obycie w oktagonie i w dużych galach i chciałbym takich walk on stoczył trochę jeszcze, zanim wróci do dużego. Czyli KSW jeszcze nie? Nie, nie chciałbym bo chciałbym on trochę walczył, tak? Ja wierzę tego chłopaka, wierzę, że może dużo zrobić, ale wydaje mi się, pewne rzeczy trzeba brać pod uwagę. Nie trzeba niektórych rzeczach śpieszyć się, tak? Lepiej powoli niż szybko i sparzyć się. Okay. Nie jak żółw, to będzie powoli. Dobrze. No w sensie 1-7 to tam jest mnóstwo zawodników w KSW, więc niech Adrian się jeszcze obije z 1-2 walki, zrobi, zobaczymy jak one mu pójdą, szczególnie, że rywal na zastępstwo, bo dobrze by było, jakby to było ktoś jednak, może ten Gielata jeszcze powrót do tej walki, albo ten Kaszuba, który wygrał z Gielatą, Sylwek Miller. Tak, wracając do Sylwek Millera, no niestety Miller mówił, że nie czuł dystans, nie mógł w ogóle wyczuć dystansu. Ale ja wiem też, od czego to wiąże się. Też Sylwka nie było, więc był na końcówce jego walki, tam jak miesiąc został, jeżeli nie mniej, Zabrali go na 2 tygodnie, jeżeli dobrze pamiętam, na ćwiczenie wojenne, więc musiał wyjechać. Więc, tak. Więc gdzieś coś to nie kleiło się i tam ale było nie odbierałbym Moreliemu jednak klasy sportowej. Moreli nie można niczego odebrać, dobre. Ponieważ mi tydzień wcześniej walczył, a po tygodniu wziął tutaj walkę. Więc niedzielę walczył, tak, tutaj, kurde. Tak, więc gra. Trzeba jemu oddać w 100% zasługuje, ale... A Miller dopuścił pełno błędu, a Morela pokazał się świetnie na tej walce. Zgadza się, no nie ma nic dodać, nic ująć. Patryk Grabowski, Piotrek Walawski. No, to jaką ty masz opinię na temat Piotrek Grabowski, przede wszystkim bardzo cieszę, że on zawalczył 3 rundy. No tak. Bardzo. Już drugi raz chyba z rzędu, nie? Ostatnio też. Nie. A nie, to było wykluczenie nogi. I cieszę się, że zawalczył pełne 3 rundy, ponieważ takie doświadczenie jemu potrzebne. Jest to duży talent i daleko pójdzie ten chłopak tej kategorii, ale jednak jest potrzebne to, co mówimy, doświadczenie. Zbyt dużo oczekiwań, zbyt duże gala jego chcieliby i zbyt mocno ludzi napierają, jakby, że oczekując od niego dużo, a no wiesz, cały czas sparring partner Janusz, tak, sparring partner Janusz, tak, wszędzie się o tym tak mówi, jest, tak. No to... I ludzie oczekują, fajnie, fajnie jest to, że on już zaczyna sobie radzić tym presją, którzy wiesz, narzucają, to pomału rośnie, to będzie łatwiej. Ale uważam, że naprawdę Walawska, tak? Walawski, tak, więc on naprawdę fajnie pokazał się. W każdej chwili był groźny, niebezpieczny, ale najważniejsze Patryk zrobił mądrze, wszystko robił tak, jak powinien. Słuchał bardzo mocno, porównanie do poprzednich walk, wszystkiego słyszał, wszystkiego był świadomy, rozmawialiśmy normalnie między przerwami, super. To main event mamy obgadane, to Georgios Jawa, no tam widziałem tą rolkę. Nie oglądałem. Trochę jestem na niego wkurzony. Brutalnie to zakończył. Przed walką nie mówiłem mu nic. Raz był u nas w sparingach, byłem... Mansurowie mówią, że jestem na niego wkurzony, bo tyle przygotowania jakby, który był, ani razu do nas nie przyjechał. No właśnie go nie widziałem. Żadne przygotowanie nie było, tylko raz przyjechał na sparingi, więc jest klub zawodnikiem WCA, więc powinien tutaj pojawiać się, bo gadane było naprawdę, że będzie trenował, że będzie naprawdę... No tutaj najważniejsza walka w jego karierze była, no że Rzepecki to naprawdę jest dobry. To nie jest zawodnik, który on może sobie wziąć, nie wiem, tydzień przed walką, zamiast przygotować się, gdzie... W ogóle tej walki nie powinno było być. W ogóle. Ja z Rzebeckim rozmawiałam, że... Dawno ogłoszona. Tak, ale tej walki nie powinno być, ponieważ ja rozmawiałam, że on schodzi do 6-6, tak, Georgi. Georgi wziął tej walki, nie poinformował nawet, że wziął tej walki. Więc szkoda, bo naprawdę Georgi ma talent i naprawdę jest... Fajny, techniczny, poukładane wszystko. Ale zrozumiałem w życiu jedną rzecz. Wszystkie talenty, które znam, to są 99% są leniwy i na nich nadzieję nakładać już przestałem. Wolę stworzyć zawodnika, który ludzi mówią, no może być dobry, a no, coś w tym jest, nie? Ten sposób jak zawodnika, który biorę, który poświęca czas i robi robotę. Ale zawodnicy, którzy są talentami, większość są po prostu leniwi i nic z tym nie robią. Myślą, że talent, jeżeli masz talent, to można wygrać ciężką pracę. A to nieprawda. Ten sposób. No. Niestety tak. No. Znaczy to na weekend się kończy 4-2, no bo Georgiego dopisujemy. Tak. Niestety, no bo wiadomo, no jakby wygrał, to dopisujemy, przegrał, dopisujemy. Nie, dopisujemy i tak. Jak to był w narożniku? Mansur. Aha. No wiesz, jak w ogóle ani razu na naszym treningu nie było, a co ja powiedziałbym, jak pojechałby jeden z nas, to co im krzyczałby? Bo jeżeli my nawet nie widzieliśmy jego przygotowania. Więc dlatego no, po prostu... A tutaj Mansur widział. Wiktorem gadane było, że jedziemy niezależnie od wszystkiego, więc pojechaliśmy tutaj, robota zrobiona. Taki jest sport. A Mansur Abdurzakow, bo ogłosili mu walkę. Ogłosili walkę. Main event z Magomedowem niepokonanym. No, niezłym przeciwnikiem. To Mansur jest też jako WCA, tak? Jest Mansur WCA, tak. Mansur wraca koniec miesiąca. Rozmawialiśmy, że wraca już na stałe. Przyprowadza się tutaj na walkę, więc będziemy ciężko trenować. Też nie, że tyle w Europie są zawodnicy, a dostajesz zawodnika z Dagestanu, który reprezentuje Bahrajna. Okej. No. Ale mocny, 13-0, rekord, co by nie gadać. Wydaje mi się, nie jest tak, jak my rozmawialiśmy o Brazylijczyku. Nie no, 13, a 36 to. No, ale dobry zawodnik, więc muszę usiąść, trochę popracować. No to w takim razie życzę owocnej pracy. Dziękuję. My na dzisiaj oczywiście kończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, podajcie dalej, komentujcie. Znaczniki czasowe porobiłem. Muszę to powiedzieć, bo jak to powiem, to znaczy, że to już będę musiał to zrobić. Czyli to, o której minucie, o czym rozmawiamy, żebyście wiedzieli. Na co my, który będzie 19 marca, za tydzień Babilon. Kogo macie na Babilonie? Nikogo? Na żadnym? Tam dwie gale są. Nikogo nie ma? No mam odpoczynek. A poczekaj, i w Paryżu też nikogo? W Paryżu też nikogo, 6 kwietnia, ale walczy Łukasz Brzeski, nasz... No tak, a to 6 jest faktycznie. To też jest jeszcze... A powiedz, no, co z Szamadem? Trenuje. A nie będzie walczył już? Będzie walczył, mówi, że będzie walczył. Ale coś jest na rzeczy, jakiś termin? Tak, tak, coś tam jest. Coś się dzieje? Okej. No to czekamy, a ja Tobie dziękuję, jak zwykle przyjemność i do zobaczenia.